Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ziemniaki podwójnie smażone. Potrzebować będziemy 4 ziemniaki, 3 łyżki mąki pszennej, 2 duże jajka, szczypiorek według uznania, sól i pieprz. Na rozgrzanej patelni usmażę ziemniaki. Ziemniaki kroję taką drobną kostkę i będę smażyła 10 minut. Tak to wygląda. Jeżeli nie umiemy tak zrobić, to możemy zrobić na desce. Wtedy jest łatwiej. Ja po prostu mam wypracowane, że w ten sposób kroję kosteczkę i na rozgrzanym tłuszczu smażymy ziemniaki. A później przygotujemy jajka. Ziemniaki już mam pokrojone, tłuszcz rozgrzany. Przekładam ziemniaki na gorący tłuszcz i smażę 10 minut. Ziemniaki już mam podsmażone. Podsmażałam na 2 łyżkach tłuszczu. Tłuszcz ulubiony, jaki lubimy na takim smażeniu. Może być olej, może być smalec, tłuszcz dowolny. I teraz będziemy przygotowywać ciasto. Na ciasto potrzebujemy 2 duże jajka, 3 łyżki mąki, sól, pieprz. I dokładnie łączymy. Na patelnię dałam smalec. Ja smażę na smalcu, więc dałam na patelnię smalec. Składniki dokładnie łączymy. Doprawiłam solą i pieprzem. Jeżeli lubimy, możemy dodać świeżych ziół, możemy dodać suszonych ziół. Jak lubimy, tak możemy dodać. Tylko starajmy się, aby te jajka z tą mąką były idealnie połączone. Tak, mam. I teraz przekładam szczypiorek i dodaję ziemniaki. Całość mieszam. Będziemy kładli porcję na rozgrzany tłuszcz. Możemy dodać rozmarynu, możemy dodać różnych ziół, jakie w domu używamy, takie dodajemy. Kładziemy porcję i smażymy na złoto-brązowy kolor. Z jednej i z drugiej strony. Tak. Tak to wygląda. I smażymy. I tak oto ziemniaki podwójnie smażone mamy gotowe. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ziemniaki podwójnie smażone. Dajemy następną porcję. Kładziemy niewielkie porcje i smażymy, tak jak już wspominałam, z jednej i z drugiej strony. Tak wyglądają ziemniaki, bo bardzo gorące, smażone w przekroju. Ziemniaki podwójnie smażone.